drugoligowy Gryf Wejherowo zaliczył swoją drugą wpadkę w rundzie wiosennej. Żółtoczarni przegrali na własnym stadionie 1-4 z Olimpią Elbląg, a kibice pomimo porażki oglądali jedno z najciekawszych spotkań w tym sezonie. Powalczyliśmy tutaj z Rakowem, powalczyliśmy z Odrą Pole, która wygrała 6-0, więc stwierdziliśmy, a może się uda. No nieraz tak jest. Dostaliśmy klapsa zasłużonego, tu nie ma co szukać tam kwadratowych jaj. To najkrótsze i prawdopodobnie najbardziej trafne podsumowanie meczu z Olimpią Elbląg. Gryfici chcieli zagrać w otwarte karty i przycisnąć rywali już w pierwszej połowie, ale zaważyły błędy w obronie. Pierwszy w 18 minucie, gdy Kubowicz po wolnym trafił do siatki niczym na treningu. Nie minęły nawet 2 minuty, a Olimpia prowadziła już 2-0. Siatkę Kamińskiemu założył Bojas i pewnie wykorzystał sytuację sam na sam. Ale teraz Olimpia Elbląg, 2-0! W 32 minucie reaguje trener Kotas. Łysiaka zastępuje Kołc i zmienia się organizacja obrony. Swoją setkę marnuje Marczak, a na 8 minut przed przerwą obrońców Gryfa ośmiesza Stępień. Po przerwie na 4-0 trafia Pietroń, chociaż pomógł mu w tym Mońka. Później jeszcze poprzeczka ratuje Gryfa. W 75 minucie sygnał do ataku dał Chwastek, zdobywając honorową bramką dla Wejherowa. W 80 do rzutu karnego podszedł Kołc i zapowiadała się walka o remis, ale kapitan Gryfa strzelił mocno nad bramką. W końcówce Elblążanie trafili jeszcze ze spalonego, ale stanęło na 4-1. Gospodarze winę zrzucają na podjęte ryzyko. Zamiast odrobić dostaliśmy drugiego gonga, trzeciego gonga i generalnie to już jest po meczu, ale do końca próbowaliśmy walczyć. To, co trener zauważył, mogli wygrać wyżej, no ale też na pewno w piłkę sam grał, to widział, że graliśmy z tyłu 1-1, a nieraz 1-3, bo chcieliśmy ten mecz jeszcze odwrócić. No czwarta bramka, mówię, w życiu już takich olimpialnych bramek nie będzie strzelać jak tu w Wejherowie, na pewno nie, że sami sobie strzelaliśmy te bramki, no ale tak to wyglądało. Byliśmy skuteczni, chociaż uważam, że mogliśmy do tych bramek, które zdobyliśmy, dołożyć jeszcze kilka. Wygraliśmy na trudnym terenie, wygraliśmy z przeciwnikiem, który na pewno teraz na wiosnę jest odmieniony, jest, można powiedzieć, na fali. I bardzo się z tego cieszymy. W tabeli drugiej ligi, pomimo porażki, bez większych zmian, Gryf pozostaje na 9 miejscu, trzymając bezpieczne 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Skład żółtoczarnych osłabiają problemy zdrowotne. Na uraz Pachwiny narzeka Klimczak, Czechowski zaliczy dłuższą przerwę w grze, a Wicon walczył z gorączką. W najbliższych planach Gryfa wyjazdowy mecz z Wartą Poznań w następnej kolejce, a za 2 tygodnie GKS Bełchatów na Wzgórzu Wolności. Z kolei cały mecz Gryf Olimpia na antenie TTM dziś o 18, a na szersze podsumowanie zapraszamy w środę o tej samej porze do magazynu Ligowiec.